Sałatka z kurczaka. Wymytą i osuszoną pierś kurczaka kroję w grubą kostkę. Często też robię tą sałatkę z kurczakiem gotowanym. Wtedy pierś z kurczaka gotuję, a następnie kroję i dodaję do sałatki. Mięso przekładam do głębokiego naczynia, doprawiam solą, pieprzem oraz przyprawą do kurczaka. Dodaję odrobinę oliwy z oliwek, dokładnie mieszam i odstawiam na godzinę w chłodne miejsce, aż smaki się połączą. Na rozgrzaną patelnię przekładam wcześniej przygotowane mięso. Smażę na wolnym ogniu do momentu, aż mięso będzie miękkie. Umytą rzodkiewkę kroję w cienkie plasterki. Wymytą i osuszoną sałatę przekładam do salaterki. Dodaję rzodkiewkę. Pomidory kroję w ćwiartki. Paprykę czerwoną kroję w drobną kostkę. Do wymieszanych warzyw dodaję ostudzonego kurczaka. Całość mieszam, doprawiam pieprzem, solą, oliwą z oliwek oraz octem balsamicznym. Mieszam i odstawiam sałatkę w chłodne miejsce, aby nabrała smaku.